Kruszkowska. Przyjechałam do Was z Łomży i jestem dyrektorem przedszkola publicznego nr 8 i miejskiego żłobka nr 1. Wszystko mieści się w jednym budynku. Mamy połączoną kuchnię. Przygoda z Diet for Green Planet zaczęła się zupełnie przez przypadek. Chociaż pewnie to cały świat jest złożony z przypadków. Jak wszyscy się głębiej zastanawiają, to nie ma przypadków, to tak miało być po prostu. Dostałam pierwszy wyjazd mój do Szwecji i widziałam, że oni są połączeni z bezpośrednimi do Cedar Tyler, gdzie oni mieli rzeczywiście bezpośrednie żywienie od rolnika do placówek swoich, nie? Tylko tam jest zupełnie inaczej odwrócone, mają to scentralizowane, czyli mają prościej to zrobione, ponieważ jedna osoba zarządza całym żywieniem w całym mieście. I całym zamówieniem publicznym. To jest i dobre, i złe. Do tego dojdę. Tak się złożyło, że dostało miasto kwestionariusz do wypełnienia, że jest jakiś projekt. Wiedzieli, że ponieważ Łomża jest mała, to 60 tysięcy mieszkańców, więc ktoś tam w Urzędzie Miasta wiedział, że mi jest blisko do ekologii, a byłam w Szwecji, to pewnie już to wszystkich znam. I dostałam, żeby napisać wniosek, nie, do tego projektu. Jeden dzień miał. Więc to zrobimy po prostu na wariata szybko i zrobiłam, co ja chcę, tak? Czyli jako przedszkole, bo ja nie urząd miasta, tylko przedszkole. Zupełnie. Okazało się, że dostaliśmy pieniądze. Było to straszne, bo dostaliśmy pieniądze. Dowiedziałam się o tym ostatnio, że dostaliśmy te pieniądze, już było wszystko późno i tak jak się tu wycofać teraz, kto to będzie robił, nie? No się okazało, że no to teraz to rób. Chodzi nam z tym chyba z 2 miesiące, czy mam, czy nie mam, czy reprezentuję miasto, czy reprezentuję przedszkole. Tak mi się role podłatwały już do końca, nie wiedziałam kim jestem w tym projekcie. Ale zachowałam w sumie jako Łomża. Więc Łomża ma dobrze, bo mówię, to jest małe miasto, wszyscy się znają, to może łatwiej o takie kontakty, że wiemy do kogo się zwrócić, gdzie tam w trawie co piszcie, kto czym jest zainteresowany. Ale Łomża to jest też rozdrobnione gospodarstwa. Czasy jeszcze zaborów, nie? I tam czasy komunizmu, gdzie wszędzie ja de facto pochodzę z Olsztyna, więc tam pamiętam z dzieciństwa PGR, a tereny łomżyńskie były tradycyjnie rolnicze, małe role, ale to było w zasięgu bezpośredniego tradycja, kultywowanie, czy tam dziedziczenie, tak? Tu na tych terenach jest dużo, bo wszystkie, wiecie, piątnica, tak? Wszystkie serki z piątnicy to są, wszyscy robią albo pasze, albo kukurydzę, albo coś hodują, hodowlę. No, kto jest duży, wygrywa. No i jak dostałam ten projekt do zrealizowania, to mówię, kurczę, no, trzeba, gdzie mam iść? I trafiłam do starostwa. I to jest pierwszy krok, że trzeba iść do starostwa i poszukać, u nas to się nazywa PODR, czyli Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W każdym PODR-ze, czy ODR-ze, to będzie regionalnie, jest dział, który zajmuje się gospodarstwami ekologicznymi. Oni dostają dopłaty do gospodarstw. Oni mają restrykcyjne dosyć, tam są, co zrobić, żeby być tym certyfikowanym rolnikiem. Ile lat przekształca się, żeby ta ziemia też nabrała swojej świeżości i pozbyła się tego, co tam niepotrzebne, nie? Czyli
Poznałam pana. Było miło. Poznałam rolników. Też było miło. Nie, to jest moje przedszkole i od razu powiem wam, że tak myślałam o sobie, no bo to był interes mojej przedszkole, tak? Ale też chciałam to zrobić trochę, skoro reprezentuję już trochę miasto, to dla wszystkich. A żeby byłam w każdej szkole, w każdym przedszkolu i proponowałam, jeśli chcecie, to chodźcie ze mną. Zgłosiła się jedna osoba. To jest właśnie spotkanie w Urzędzie Miasta, gdzie jest właśnie ten pan ode mnie, czyli z Łomży, pani z Białegostoku, Nadzór i ci rolnicy. Pierwszy raz byli w Urzędzie Miasta. Oni myśleli, bo ja ich zaprosiłam, że to będzie coś ważnego, bo przyszli do urzędu, co chcą, pewnie podatki. Zaproponowałam, że mam taki pomysł, że chciałabym, że skoro mają swój produkt, skoro mają certyfikację, skoro wkładają tyle trudu, bo ja byłam i widziałam i naprawdę oni muszą żadnego nawozu, więc pokrzywami, gdzieś robią komposty z tych pokrzyw, mają książeczki. Dużo pracy w to wkładają i zaangażowania, ale wszyscy są w wieku 60+ i mają następców i to jest najbardziej bolące, bo to umiera. Gospodarstwa nie mają po prostu komu tego przekazać. Jeżdżąc do Szwecji, bo projekt dotyczył Hiszpanii, Litwy, Szwecji, zobaczyłam, że tak, Hiszpania ma podobny wzór. Są gospodarstwa, które się skupiają, które tworzą mały zespół, no nie wiem jak to powiedzieć. Udzielnie to będzie. Udzielnie, tak. I dostarczają, tak? W Szwecji też tak samo jest. Dużo mają spółdzielnie, dostarczają. No, u nas w Łomży namawiałam bardzo, żeby robili, żeby jednoczyli się. Im się to źle kojarzy starszym ludziom. Oni się boją. Oni się boją, że to ktoś ich przejadą się na tym, nie mają dla kogo tego robić, bo żeby mieli kogoś, komu przekażą swoje gospodarstwo, to by chcieli jeszcze w tym sens, ale nie mają. No tu się ich praw pogierają, że jeżeli się mają zjednoczyć, to żeby... I właśnie, ale Białystok, tam większa miejscowość, nie wiem, może lepsze działanie tego PODR-u, ale lepsze działanie kierownictwa. Lepsze takie przywództwo, liderowanie i tam zawiązują i tam się tworzą, dlatego że pozyskują właśnie te środki unijne na to. Ale tu wyjeżdżałam i co mnie zachwyciło, a propos wszystkich, bo jeśli jesteście z różnych szkół i gastronomicznych również, sposób, w jaki się dba o pracownika kuchni. Szef kuchni w Szwecji to nie jest jak u nas szef, że nikt go nie widzi i go nie zna. Szef kuchni to jest postać. Szef kuchni to jest osoba, która zastępuje policjanta, psychologa, pedagoga. Jak się wchodzi do szwedzkiej stołówki, szef kuchni stoi w drzwiach i mówi: witam, a co ty taki smutny? Coś się stało? Oni zrobili takie badania, że postawili, ponieważ wiadomo, że tam mają duży napływ uchodźców, więc zrobili takie badania, że zrobili policję, tak? Pilnowała porządku, mieli mundurowych, jakichś tam ludków. Nie wyszło. To jeszcze bardziej podsycało. A jeśli mają takiego szefa kuchni Włocha, który ma uśmiech na twarzy, który mówi:
Będzie dobrze, bo dzisiaj zjesz makaron. A makaron jest fajny, albo coś tam. I oni napędzają. Oni, jeśli myślę o pracownikach, to też patrzyłam, w jaki sposób trzeba dbać o kobiety pracujące w kuchni, bo mają zawsze problem z kręgosłupami. Tak, to ciężko jest. Tam tego nie ma. Jeśli teraz będzie ktoś tworzył szkołę, ktoś tworzył zaplecze, to musi to tak zrobić, żeby nikt nic nie podniósł. Ta wiedza przydała mi się jednemu dyrektorowi, bo potem robiłam żłobek i już patrzyłam tak, żeby nikt nie musiał dźwigać. No ale dzieci trzeba podnieść. Tak, ale można kupić łóżeczko, gdzie się opuszcza, tak? I wtedy jest o dużo, dużo łatwiej, chociaż trochę wydać trzeba więcej pieniędzy, niż takie, że trzeba się w ten sposób schylić. To jest to myślenie o dobru ludzi, z którymi się pracuje. Więc powiem wam, że tak, szef kuchni ma znaczenie. To jest, mówię, postać znana. Mają tam szereg działań, takich, że mają na przykład dyżury. Wszyscy uczniowie nie idą może gotować. W normalnej podstawówce, ja mówię o gastronomicznej. Ale są dyżurnymi i sprzątają może. Tak, że włączeni są w proces, znają podstawę pracy. Poza tym, tak jak tutaj, zawsze wiszą wielkie tablice i jest powiedziane, weź sobie szwedzki bufet, nie? Weź sobie tyle, ile zjesz. Bijemy rekord, nie wyrzucamy. A często jak mieszka się w hotelu, to się wiedzie po prostu, że wszyscy sobie nakładają i to się marnuje, nie? I to jest też takie wychowanie w poczuciu od początku, tak? Jest, dziecko jest w procesie, zna pracę. Dziecko jest w procesie takim, że od razu czuje, że nie warto, uczy się, tak? Uczy się swojego myślenia już. Od samego początku, nie? I dziecko ma szacunek do ludzi pracujących, bo to ma z nimi kontakt. Nic nie jest mu dane, to nikt tam nie jest incognito. A szef kuchni naprawdę w ilu placówkach byłam, a w trochę przyjechałam w tych miejscach, zawsze szef kuchni jest postawny. No to tak, skojarzyłam się z tymi rolnikami. Każdy poniedziałek mam dostarczaną żywność na zamówienie, pod moje zamówienie. To trwa od 2013 roku, więc znamy się już dosyć dobrze, tak? I ja mówię, tyle ziemniaków, tyle marchwi, tyle pietruszki, dynie. Ale też mam taką umowę, cokolwiek zrobisz, to ja to kupię. Nie martw się, że jeśli ci nie wychodzi, bo masz taką ziemię, że pietruszka ci nie rodzi, to ja zjem tą dynię. To ja z dyni zrobię też, bo to wiadomo, obyś miała produkt i dobry produkt i żeby nie było, że ja tego nie wezmę, nie? To mam taki układ. I tu robiłam jeszcze taką konferencję, na którą był właśnie Artur i zaprosiłam tu znamienitych gości, tak, żeby mówili o zdrowiu i o żywności ekologicznej. Ja powiem wam szczerze, że dlaczego myślałam o tym zdrowiu, to jest też moje prywatne, bo miałam alergika syna. I całe życie z nim walczyłam, teraz już piję wszystko. Piję wszystko, więc nie mam tych problemów, ale wiedziałam, co to znaczy mieć. I dlatego to zdrowie zawsze gdzieś towarzyszyło, żeby myśleć o zdrowiu dzieci, bo nie jeden jest alergik. A nie wszyscy przeszli taką drogę jak ja i nie każdy może miał taką świadomość, że to, co się je, jest ważne. Z drugiej strony, jak sobie wszyscy przeczytamy, ile z nas umrze na raka, jeśli zrobimy jako dyrektorzy wszystkich placówek, każdej, i powiemy, wasze dzieci umrą na raka.
A wy możecie coś z tym robić, że mogą być zdrowsi. Możemy tak o nich zadbać, że nie uczyć po prostu od samego początku władowywać właśnie, czy moje dziecko nauczy się na pewno czytać w przedszkolu, czy pisać, czy... Nie. W przedszkolu ma zasadę wychować przede wszystkim, wychować w duchu wartości, które są nam bliskie. I o tym, jak się powie ludziom na zebraniu, że dbamy o wasze dzieci, żeby żyły jak najdłużej i żeby były szczęśliwe i żeby potrafiły się cieszyć, to jest ta wartość, którą oni przyjmą. Bo to jest całe ich dobrodziejstwo, nie? To jest ta pani, która siedzi po prawej stronie. To ona jest szefem na całe miejscowość Cedar Tyler i ona zaopatruje wszystkich. Wszystkie placówki, szkoły, przedszkola, nie? To oni mają to tak zrobione, że to jest taki dział w Urzędzie Miasta, przy każdym Urzędzie Miasta i ona wie, co się dzieje. Oni gotują wszędzie to samo, ale będąc u mnie, odbiera telefon i mówi: dzwoni do mnie kucharz, bo nie ma jednego produktu. A jeśli nie ma tego produktu, to źle to ugotuje, więc musi zmienić. Prosi ją o zmianę menu. Czyli oni mają ściśle to zrobione, że mają podane składniki, tak, ile czego, co mają, zaopatrywane są wszystkie z tego samego, mają tam chyba 80% tych produktów ekologicznych i tak żywią. A to jest pani dietetyk, która cały czas je kontrolowała i sprawdzała, czy mamy, bo pisaliśmy potem dojdę do książki, nie? Więc ona mnie tam pilnowała pod kątem dietetyki. Skąd się wszystkie projekty Szwedów biorą? Oni są dla mnie wzorem po prostu demokracji, dbałości o ekologię, dbałości o ziemię. To jest ich sedno. I oni nie po to wybrali Łomżą, bo nas znali, albo lubili, albo bo tak, tylko wiedzieli, że u nas jest dużo rolników i wiedzieli, że to, co rolnik sypie nawozów, to spływa do morza, a jak spływa do morza, to mi Hans właśnie, który jest od Jarna, czyli tego całego ich stowarzyszenia tych ziem ekologicznych, mu pokazuje, mówi, to jest, jeśli nie zadbamy wszyscy o bałty, to jego nie będzie. To nie będziemy mieli ryb, to nie będziemy zdrowi, tak? I to jest te ich projekty. On teraz mi też do mnie dzwonił i zaprosił do projektu finansowanego bezpośrednio przez Szwecję, bo cały czas oni dbają. Oni do tej pory do mnie przyjeżdża rolnik z ich jarny i mówi: i co, zrobiłaś coś z tymi gospodarstwami? Ja mówię: słuchaj, jestem dyrektorem przedszkola, to naprawdę to nie ja. No chciałabym, ale chyba, że się przekwalifikuję, to byłam bliska. Spotkania są zawsze miłe, jak się wymieniamy, ale spotkania, ja na każde spotkanie brałam właśnie panią, o, szukaj koleżanki, moja droga, bo tu widzisz panią Gałązkę. Tak? O, Hania Gałązkę, no tak. Tak, żeby Rada Miasta, czyli ci, co decydują, prezydent, sanepid, więc brałam ze sobą dyrektora sanepidu, prezydenta miasta i kogoś z rady, żeby mieć wśród nich poparcie, żeby oni zobaczyli. Jak się dzieje na świecie, nie? No bo przecież nie wszyscy muszą się na tym znać. No to jest ta książka kucharska, którą wydałam, dla wszystkich przedszkoli, szkół,
i dla rodzin z podziałem na co można gotować zdrowego dla rodziny i dla przedszkola. Podział był na 4 osoby i na 25, czyli w grupie. Co zrobiłam jeszcze, co wam proponuję, że moglibyście może w tym swoim projekcie, może w tą stronę. Kadra nasza zawodowa w kuchni jest niedokształcona. Nie chodzi mi o ich wiedzę, tylko zaniedbywana. Już jak ktoś wchodzi w kuchni, pracuje, to jego nikt nigdy nie ciągnie na szkolenia. Naprawdę, tak jest. To znaczy, że tak. Więc to jest... Że? Tak. No, więc to jest takie trochę... Nie? Jak ja zobaczyłam tą postać tego szefa kuchni, przyjechała do mojej pani Ani, to mówię, nie, trzeba ją wzmocnić postawą, żeby ona miała taki szacunek do siebie, że jest tą ważną osobą, jak dużo jej wszyscy zawdzięczają. I powiem wam, że jak dobrze nas karmi, ile ma rodziców, którzy przychodzą i tak pod kuchnię, mogę prosić panią Anię, jak to się gotuje, nie? Bo dzieci uwielbiają. No to mówię, żeby dzieci jadły, dajemy im wazę, bo jak dziecko ma wazę, to lubi nalewać, przelewać i zawsze zje zupę. Bo ile sobie wleje, to musi zjeść. Także, że to powiem wam, że jeszcze robię, że mamy ogródki grupowe, że właśnie sobie na wiosnę wszystko biorą swoją sałatę, swoje szczypiorki i mamy szwedzki stół w piątki, bo na co dzień tygodni praktykujemy, bo to dużo podnosi nam koszty, a ja mam 5 zł dniówkę żywieniową. Więc żeby się zmieścić w kosztach, bo dużo wtedy idzie więcej, ale dzieci same biorą i komponują swoje takie kanapki. Może nie wyglądają tak cudownie, ale starają się, bo jak dostaną, to nie zjedzą. Ale jak sami coś ponakładają sobie, to i owszem. No, dla 6-latka też mieliśmy akademię, co zrobić, jak być zdrowym. Tutaj właśnie z koleżanką preparuję swoje książki. I największą głupotą, jaką zrobiłam, że ich tak mało wydałam i zostawiłam sobie jedną. Potem ktoś mi ją wziął i moja mama, bo chciała jej, bo córka książkę wydała. Śmieszne, no. Pani moja prezydent, która już nie jest moim prezydentem, ale ponieważ to była pani, która skończyła doktor nauk socjologicznych, wiedziała, że jak mi się kończy projekt, żeby coś zrobić, żeby coś się działo dalej, nie? To mówi, weź zespół osób, które opracują, może coś z tego wyniknie. Co trzeba zrobić, żeby to dalej trwało i żeby to się propagowało? No, ale już nie jest prezydentem, więc wiecie, co się stało. W koszu, jest gdzieś tam w biurku, którym się... No i co? No, przyjemnie mi teraz powiedzieć, że no, zainicjowałam to, no. To ta lokalna grupa wsparcia powstała. Po raz pierwszy PODR nawiązał z nami tą współpracę. Po raz pierwszy starosta był w urzędzie miasta i odwrotnie, oni zaczęli współpracować jakoś, nie? Potem była konferencja w Warszawie tutaj, Urbaktu, gdzie przedstawiałam, mówiłam ci, nie, osiągnięcia tego projektu. No i raz, dwa, trzy musiałam coś powiedzieć. I jak w trzech zdaniach powiedziałam o tym, co zrobiłam, byli ludzie z całej Polski, prezydenci przeważnie i ktoś od projektów, nie? Bardzo duży miałam odbiór na przerwie, że podchodzili, gdzie szukać tych rolników. I jak, co to jest, gdzie szukać tych powiązań, jak się połączyć. I to jest chyba główne, co trzeba zrobić. Podnieść na pewno świadomość, bo mnie denerwuje, że jadę na wieś, gdzie mam
swój jakiś wiejski domek i nie mam od kogo wziąć markatki, bo nikomu się nie opłaca. Każdy pojedzie do Biedronki po tani. Czyli gdzie jest ich świadomość, że sam je chemię i tam te całe... No. Ale z drugiej strony Lidl czy Biedronka wydają reklamę, gdzie mówią, że kupują w polskich rolników. No to trzeba po prostu wzmocnić świadomość. Nie wiem, zobaczcie, jak mamy teraz, czym palimy. Za porządnym uświadomieniem człowiekowi czegoś musi iść jakaś taka, no, wiedza. Zastanowienie się, no, bo nikt nie myśli na przykład, no leci coś czarnego z komina, tam gdzieś tam pali. I jakby dopiero dostarczenie tej wiedzy, ilość tych impulsów, co do nich dotrzeba, mówi, o, naprawdę, przecież ja tym oddycham, no, czuję. I chyba tak samo tu trzeba, no bo jak się zastanawiałam, to myślę, że najlepiej to by było ze starostwami właśnie, z tymi ośrodkami, jak myślałam, żeby co zrobić, jak rozpropagować w nich właśnie tą, żeby było jak najwięcej tych gospodarstw ekologicznych, mają przecież dopłaty. Teraz jest dobry czas, bo Unia chce dać mniej dużym, więcej dać tym małym. Więc jest dobry czas na promocję. Nie? I tak mówię, domy kultury, tak? Czy cokolwiek, nie wiem, bo tak na szybko myślą. Jeśli dostali dofinansowanie od premiera te koła gospodyń wiejskich, to trzeba po prostu chyba tam uderzyć i powiedzieć i po prostu kształcić to. Myślę też, że wielką wartością jest włączenie rodziców, jeżeli mówimy o szkole. A to na pewno. To jest podstawa. To jest podstawa, żeby barierę. Tak, to jest podstawa, bo wtedy ci rodzice pójdą z nami i do starostwa, i pójdą do prezydenta miasta, i pójdą do każdego możliwego wydziału i znajdą też tych rolników. Ponieważ jeśli będziemy chcieli dzieci karmić produktami tymi lokalnymi, to wówczas oni sami zaproponują, powiedzą, że ten tutaj od niego kupuje świetne jabłka, ten tutaj od niego kupuje świetne mięso, od niego kupuje dobre warzywa. Więc rodzice są, myślę, ogromnym wsparciem. Powiem wam, każda placówka, w każdym kuratorium my mamy wojewódzki certyfikat placówki promującej zdrowie. I przy każdym kuratorium, akurat w białostockim, to wiem, że jest kuratorium, kiedyś było to w CENIE, czyli w Centrum Edukacji Nauczycieli, jest, bo to jest coś takiego, że się zdobywa ten certyfikat. Tak? I przez to, żeby szkoły się wypromowały, żeby szkoły coś robiły, też można do nich bezpośrednio jakby zaprosić na takie coś, te kuratorium, tę osobą odpowiedzialną, że można. Nie? To wtedy masz tak, kuratorium, rolnictwo i jeszcze zostali dyrektorzy. Bo u nas jest tak, że każdy sobie decyduje, nie? A dlatego to z jednej strony to jest dobrze, z drugiej strony źle, bo wystarczy jedna sfiksowana osoba i by to rozprowadzała na wszystkich, nie? Na wszystkie. Z drugiej strony jest to tak jak w moim przypadku na tyle dobre, bo ten rolnik da tylko mi, bo on więcej nie ma tych krajów. No to tak mówię, no twoja babka wróżyła. Trochę dobrze, trochę źle. No ale jest jak jest. Zobaczmy też jawość wiąże się z celem. I teraz przeciętne gospodarstwo polskie nie stać tak naprawdę na produkty ekologiczne. No i tutaj powiem, to jest tak, że ja mam te szczęście, że ci rolnicy, którzy mieli certyfikowane, szli na rynek i sprzedawali. A u nas jest tyle tego, że go nikt nie przeskoczył tej złotówki drożej, bo tam ma ekologię. Nie byli ludzie zainteresowani. Więc jeśli ja mu dałam, mówię, ja ci daję cenę taką, jaką ty w pierwszym gatunku dostaniesz, sprzedając na tym rynku. A ty nie chodzisz i nie marnujesz i nie sprzedajesz, bo ja wszystko biorę. Czy
Więc nie mam pośredników, tak? Rolnik przyjeżdża do mnie, do przedszkola, gdzie intendent wszystko zamawia na cały tydzień, tyle ile potrzeba. I ja kupuję po cenie takiej, jakiej sprawdzamy, jest w tej chwili ziemniak. Marchewka, pierwszy gatunek. Czyli mówimy o lokalnym biznesie. Nie, no bo właśnie mówi, że jak kupując w Warszawie jakieś ekologiczne rzeczy, no to kupuję w ekologicznych delikatesach, tak? Tak, no, marży 300%. Ale ci rolnicy ode mnie też były wysoko. Oni jeździli do Białegostoku, gdzie no trochę większe miasto i trochę więcej kupowało od nich. Ten sklep daje im tyle, co im ja, albo jeszcze mniej. Zysk ma tylko ta osoba, która to robi. Dotarcie bezpośrednio. Znaczy budowanie tak naprawdę różnej świadomości w społeczeństwie, że wcale nie musisz iść do sklepu i wydawać 300% więcej za produkt, który ma znaczek ego, tylko może zapytać się, dowiedzieć, gdzie jest tak naprawdę rolnik lokalny, bo to zaczynanie dystrybucji. Ja mam dużo znajomych, też w Białymstoku, i też sprzedałam im tą wiedzę, więc dziewczyny sobie zrobiło się to też i modne. Dziewczyny pracują w różnych korporacjach i zamawiają od ich gospodarstw pobliskich na cały tydzień zakupy do firmy. Bo z tego co się zdążyłam zorientować, to decyduje pierwszym przy każdym zakupie celem intendenta było zawsze to, żeby kupić jak najwięcej za najtaniej, prawda? A więc cena decydowała o jakości. Były robione przetargi. Bardzo często są dostawcy, którzy w styczniu są umówieni na zasadzie przetargu i od nich się bierze te towary, które są najtańsze i to się potem wlecza za intendentem i wlecza się za dziećmi. Ponieważ tak naprawdę decyduje tylko cena i nikt nie wie, jakie towary ten intendent zamawia. Zamawia w ten sposób pieczywo, które stale przychodzi do placówki. Zamawia w ten sposób właśnie warzywa, owoce i mięso, nabiał. I słuchajcie, to jest wielki dramat, że ten dyrektor nie może pozwolić sobie na to, żeby wybrać tego dostawcę nie na zasadzie przetargu, w którym decyduje tylko cena. No ale to ty ogłaszasz na przetarg. I ty żądasz nie ziemniaka, tylko mówisz, ja chcę ziemniaka ekologicznego. I teraz ile masz dostawców i kto wpływ, kto przyniesie albo skąd pozyskasz ten papier, kto co sprzedaje? Ja i tak wiem, że ten rolnik nie przyniesie najtaniej. I nic nie tutaj nie jest, wiecie, jakieś ukryte i sfałszowane. Chodzi mi o to, że jestem prawnie okej, nie? Bo co? Sklep ekologiczny w Białegostoku mi to sprzeda pani? W życiu. Więc wszystkie przetargi tak wygrywam. Znaczy rolnicy. Tylko proszę o produkt, którego żądam, czyli ekologiczny. Sanepid jak mnie sprawdzał, to też oni, ten rolnik, przeszedł procedurę w sanepidzie, że swoją, nie? Także pod każdym, teraz jak, przecież mam kontrolę sanepidowską i oni też mnie sprawdzają, czy jest wszystko w porządku. Nikt nigdy nie zwrócił mi na nic uwagi. No dobrze. Ja się cieszę. To pokazuję wam jeszcze, że mamy ten taki kulinarny, także dzieci same gotują, tak? Potem mamy te piramidy żywieniowe, budujemy ich świadomość, że dzieci wiedzą. Tu jeździmy na wykopki, żeby dzieci widziały właśnie, skąd ten ziemniak i co to jest. No i teraz te następne, ten właśnie regio, że mam stały wyjazdy do lasu i doświadczenie i bawienie się z przyrodą i to sobie jakby teraz ta wartość, która jest połączona, tak? Bo tu się zdrową żywimy,
ale i zdrowo, umiemy spędzać czas, dostarczamy nam ruch. Odwrotnie, nie pytaj się mnie, co to jest, tylko razem idźmy i poszukajmy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.